próbowałem przez półtora miesiąca. To jest gong wykuty w intencji akceptacji. To jest największy gong w Polsce, a być może w Europie. Kuty całopowierzchniowo ręczny, czyli tylko przy użyciu rąk wszystko zostało wykute. Każdy milimetr był przekuty. Był to bardzo ciekawy proces. Bardzo przyjemny, ale pozornie po pomozu. Tak, podróżuję po naszym pięknym kraju z inicjatywą Świty dla Zdrowia. Jest to inicjatywa niesienia uczuć, świadomości uczuć. Okazuje się, że świadomość uczuć plus wibracje muzyczne może powodować głęboki relaks, zmianę tak zwanego paradygmatu, a wręcz samo uzdrowienie. Także tak to wygląda. Pod inicjatywą Świty dla Zdrowia jest wiele innych inicjatyw, na przykład manufaktura stworzenia instrumentów. Można u mnie wykuć gong, misę himalajską, zrobić łuk średniowieczny do strzelania, wydrążyć sobie muszlę lub bęben pierwotny. Na przykład taki jak ten, ale są też mniejsze, takie jak tam obok leży. I też na tym bębnie będę grał podczas koncertu. To co, jeszcze raz wstęp? Graj. Dobrze, kochani, wszyscy już jesteśmy? To proszę, zajmijmy miejsca. Warto się położyć. Nie chcesz się położyć? Ok. Dobrze, czy tu już wszyscy są przygotowani? Dobrze, okej. Dobra. Więc najistotniejsze jest to, tak jak mówiłem, żeby przejść podczas koncertu z myślenia na czucie, na tak zwany focusing, czyli na obserwację sygnałów płynących z ciała. To jeszcze będzie we wprowadzeniu. W momencie, kiedy otworzymy się i akceptujemy to wszystko, co będzie się działo, właśnie wtedy wydarzy się głęboki relaks, zmiana, tak zwana zmiana na równi pan, a wręcz na samym zdrowiu. Tak jak mówiłem już wcześniej, fala akustyczna oddziałuje również mechanicznie, czyli to spotkanie nie tylko jest estetycznym koncertem muzycznym, ale też masażem, typowym masażem i wibracjami, gdzie fala akustyczna uderza w nasze ciało, porusza powłokami zewnętrznymi, wewnętrznymi, rozluźnia je. Może być w trakcie chłodno, więc warto przygotować coś do okrycia. Zapraszam na koncert relaksacyjny. Niech nasze czynności teraz staną się ważne. Dzwonek.
trąba bluesowych dzwonków. Zakończymy muzyczne spotkanie. Będziemy wtedy uśmiechać się, poruszać. Przyjmij teraz dowolną, wygodną dla Ciebie pozycję. Jeżeli to istotne, pozycję w trakcie koncertu można zmienić. Proszę niech teraz każdy z Was wypowie wewnątrz siebie własną, kluczową dla naszego dzisiejszego spotkania, pozytywną intencję. Za intencją pójdzie energia. Za energią pójdzie działanie. Zaakceptuj. Niech płyną tam, skąd przyszły. A Ty wróć do odczucia ciała i oddechu. Thank you.
Thank you.
Wracamy z muzycznego podróży. Powoli możesz mi ruszyć na miejsce. Jak się podobało? Ja to mama czynił po oczu, trzymałam to tak przyjemnie. Bardzo przyjemnie, bo też tak w pewnym momencie kilka tych talerzy naraz budziło trochę taki niepokój, nie? Jak się odmiało oczy zamknięte. Spotkanie jest estetyczne, ale właśnie to również jest proces. Te wibracje, one mogą czasami się wydać za mocne, ale to jest ta kontrowersja, która ma to się zetrzeć z tą właśnie akceptacją tego, co jest. Czyli tą obserwacją ciała, a nie nadawania jakby treści tego, co się dzieje. No jest to po prostu taki dialog wewnętrzny. Czasami może być za mocny, może być za słaby dla wielu też. Czy gongi były jeszcze na kogoś za mocne? Znaczy one były tylko takie w pewnym momencie, jak oczy były zamknięte, to tak w pewnym momencie tak. To bywa, tak. Ktoś tak na chwilę wyłączył, nagle były tak wszystkie naraz i mogły budzić taki trochę niepokój. Może tak być. A to po pani dźwiękowej, to była skórka, która nie ma tak. No, krótkie fale są te fale o wysokiej częstotliwości. Wiesz, bo to też są dwa czynniki. Wiesz, fali to jest jej długość i jej wysokość. O który parametr? A ja nie wiem. Chodzi mi o to, że ja muszę zrobić cisza, a jak zagramy któreś środki, to ja po prostu zamignię. To muszla. Ciekawa jestem, czy to jest za fala. Słuchajcie, no jest to też taki koncept, no wywołuje on kontrowersję. No tak, ale nie jest, to jest okej, tylko jestem ciekawa, jak ta fala na mnie działa. A na właśnie puszla co wydaje? Niskie. Raczej dłuższe. A to jest trzeba jaką czuć? Mnie bardzo rozprasza wiatrak na duchę. Taka mucha wielka. I jednak obwóz z dołu, nie? To było tak, więc wyobraziłam sobie, że jest w takiej przestrzeni, gdzie nie ma innych dźwięków. Chodzimy wszyscy boso. Znaczy leżymy. Nie ma właśnie, nie słychać.